Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 19 Ultimate Team, seria Road to Glory. Dzisiaj czas na odbieranie nagród, oczywiście za Food Champions oraz za Division Rivals, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Aha, no i jeszcze na początku oczywiście jedna mała informacja. Odcinek z kariery będę nagrywał dzisiaj i pojawi się w poniedziałek, więc delikatna zamiana, no przepraszam, że tak niektóre rzeczy przesuwam i troszkę mniej jest teraz właśnie filmów na tym kanale, ale remont u mnie trwa właśnie dość duży, więc staram się ogarnąć to jak tylko mogę i troszkę gorzej będzie mi się grało dzisiaj w FIFA, ale to nic, to mam nadzieję, że jakoś dam rady. Lecimy z odcinkiem. Tradycyjnie oczywiście na początku wejdźmy sobie na drużynę tygodnia i zobaczmy jak to wszystko się prezentuje, że tak powiem, przed moimi player pickami. No i tak, powiem wam, że jeśli chodzi o moje player picki, to mam tutaj już swoje typy, kogo ja dzisiaj trafię. Przede wszystkim to będzie ten pan, czyli Wilson 82. No i tak szukamy kogoś 84, no to może być na przykład Jonathan Vieira, który jest niegrywalny. Tak samo jak myślę, że Wilson, chociaż ma 4 gwiazdki sztuczek, 90 tempa, może Wilsonem by się grało lepiej. Ewentualnie maksymalnie to będzie Pizzi. Także to są moje 3 typy, aczkolwiek przy tych dwóch pierwszych się możemy zatrzymać, chociaż ja lubię też trafiać bramkarzy. Zobaczymy jak to wszystko oczywiście wyjdzie już teraz. Na początek odbieram nagrody za Division Rivals. No tutaj bierzemy sobie monety, bo jednak trzeba kupić, jak pewnie wiecie, bramkarza, czyli Thibaut Courtois musi wrócić do mojego składu, bo to co wyczyniał mi na bramce ogólnie Pepe Reina, to ja chcę o tym zapomnieć. Ja naprawdę nie chcę już wracać do tego tematu. Reina będzie przepalony już niedługo. Myślę, że po kolejnym Food Champions już zrobię sobie właśnie to wyzwanie, jeśli chodzi o przepalanie zawodników z Food Champions i zamienienie ich na kogoś 86 overall plus. No kupiłem sobie tutaj Areolę na bramkę, którego nazywałem Arbeloą właśnie i akurat na streamie ci, którzy byli, to pewnie już słyszeli jak śmialiśmy z tego. Naprawdę bronił dobrze, ja byłem bardzo zadowolony i jakby on miał lepszą kartę, to zastanowiłbym się, czy nawet jego nie kupić zamiast Thibaut Courtois, bo gość broni niesamowicie, ale ta jego karta kosztowała 4000, więc naprawdę to nie jest jakaś niesamowicie droga karta. No ale przejdźmy teraz oczywiście do Food Champions, wbiłem sobie rangę Gold 2, niestety nie udało się Golda 1, no nie wiem jak właśnie w tym tygodniu będzie, jak będę mógł grać z tym palcem, ale zobaczymy. Zobaczmy, 45 tysięcy monet, to jest to co ważne, no i dwóch piłkarzy, oczywiście paczki. Jeśli chodzi o moje wybory, moje player picki za Golda 2, to najlepszy swój traf, czyli Marquinhosa 88 w player pickach, miałem właśnie za Golda 2, więc zobaczymy jak będzie tym razem. Kogo my tu mamy? No i jest Folland, także jest 84 overall. Tradycja musi być, czyli w kolejnych player pickach nikogo lepszego raczej nie będzie. Jeśli chodzi o Folanda, no 3 gwiazdki sztuczek, 80 tempa, fajne wykończenie, siła strzału, dalekie strzały. No gdyby on był na SPO, to naprawdę można by było tą kartą pograć, ale na lewym skrzydle, no to tak średnio bym powiedział. No cóż, myślałem, że mi się FIFA zawiesiła z tego wszystkiego. I przechodzimy do moich kolejnych player bików. I co tu będzie? Mamy Robertson 88 i to może oznaczać, że w tym składzie będą zmiany. No naprawdę może tutaj być coś fajnego. Czyli co? Jednak za Golda 2 lepiej zdecydowanie wypada niż za Golda 3 w moim przypadku. Robertson 88 i to tego pana wybieram do mojego składu. I to by oznaczało, że mamy nowego lewego obrońcę. Muszę się nad tym wszystkim zastanowić teraz, bo troszkę mi to pomieszało w moich planach, ale dobra, no nie ma co narzekać, 105 tysięcy na moim koncie już jest aktualnie, a przejdźmy sobie jeszcze oczywiście tutaj do trzech paczek. Złota paczka rzadkich kart, zobaczmy co będzie w środku. No na walkouty to jakoś nie liczę, tylko mam troszkę ciszę, żeby się tutaj nie było, żeby nie było za głośno. No i tu jest Forsberg, także tak średnio bym powiedział, no. Jest Forsberg, jest Danilo, Aleix Vidal, no resztę sobie tutaj tych rzeczy wezmę do klubu, bo oczywiście to wszystko mi się przyda. Tamtych sobie na spokojnie posprzedaję. No ale fajnie by było w końcu trafić jakiś walkout, nie? Bo już tak dawno nie było walkoutu w żadnej z paczek. Czy tutaj mamy kogoś? No informa nie ma oczywiście, są ekrany, to może być 83 overall i to będzie Manu Tri... Ojojoj, 83 tylko. Tak jak mówiłem, no 80-ki, ale tutaj nawet, patrzcie, jest Wijnaldum. Tych wszystkich zawodników sobie na spokojnie posprawdzam.
Zobaczymy, ale oczywiście te paczki się przydają, bo też kondycje czy też kontrakty, to wszystko oczywiście się przyda. Więc zobaczmy, no może tutaj ktoś będzie w paczce. 106 tysięcy aktualnie na moim koncie, więc przydałoby się coś fajnego, no i niestety też nie ma walkoutu. No ale dobra, jest ten Robertson dzisiaj, więc to jest chyba mój najlepszy player pick, jeśli chodzi o grywalność, bo bardziej do składu będzie on mi pasował niż oczywiście też ten, niż oczywiście Marquinhos, którego trafiłem wcześniej. No dobra, ja sobie to wszystko tutaj ogarnę i przejdziemy do składu. W takim razie czas na zmiany w moim składzie. No jak widzicie, mamy trzy pozycje, które są niewypełnione, oczywiście razem licząc z trenerem. Zaczynamy jednak od bramkarza, tak jak powiedziałem, na bramkę wraca Thibaut Courtois. Kupiłem go w tym momencie za 79 tysięcy, więc no już jego cena spadła i to znacząco, pewnie będzie leciała jeszcze niżej przez to, że już niedługo mamy Team of the Season, ale bramkarze na najbliższe Food Champions jednak potrzebuje lepszego, bo Pepe Reina to myślę, że tak z 5 spotkań to mi na lajcie zawalił po prostu swoimi interwencjami albo w zasadzie ich brakiem. Na lewej stronie obrony oczywiście przetestujemy sobie Robertsona. Jeśli chodzi o porównanie Robertsona i Sandro, to teraz może wam to pokażę. Oczywiście Robertson ma o 2 overale więcej, no ale porównując go z Sandro, to no wygląda lepiej, tylko troszkę fizyczność fajniejsza właśnie u Sandro, no ale zobaczymy, jak się będzie nim grał, jaki będzie feeling. Na razie jeszcze nie sprzedaję oczywiście Sandro. No i jak widzicie, teraz Robertson i Neymar mają po 7 zgrania, Douglas Costa też, więc pasuje im to troszkę poprawić, dlatego wrzucam trenera, który jest Brazylijczykiem i ma też ligę angielską, więc Costa, Neymar i Robertson mają już po 8 zgrania, więc naprawdę jest ok. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało już w trakcie gry. Co my tutaj mamy? Ojojoj, naprawdę wygląda to solidnie. 4-3-3, drugi wariant formacji. Oczywiście w trakcie meczu to będzie zmiane wszystko, ale ten Del Piero, Ronaldo, Vidal, którym naprawdę gra się fajnie, Mendy na lewej obronie też solidny, no fajny skład. Wow, dobitka jeszcze do pustej, no i Vidal prowadzi, mój przeciwnik 1-0. Powiem wam, że troszkę mi się źle gra, no nie mogę normalnie naciskać przycisku po prawej stronie i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj jeszcze grać normalnie mecze, czy nie poczekać 1-2 dni, jak trochę mniej mnie palec przestanie boleć, bo obciąłem sobie kawałek palca praktycznie, opuszka i no jest źle trochę w graniu. Kurde, co goś porobił, 2-0, ej, naprawdę nie nadążę po prostu, no źle klikam cały czas. Powiem wam, że chyba nic z tego nie będzie. Chyba nic z tego grania dzisiaj nie będzie niestety. A przynajmniej ładnie w poprzeczkę trafił Costa i co, i nie było tam... Neymar jeszcze faulował, okej. No nie, jeszcze będzie rzut karny i to może być 4-0 w 27 minucie. Naprawdę, no próbuję jak mogę, ale naciskam w ten sposób, pada po prostu, to jest... Dobrze, przynajmniej obroniony rzut karny. Co się odwlecze, to nie uciecze, mamy 4-0. Czyżbym ja teraz miał rzut karny? Chyba faulowany był tam Neymar i może być bramka na 4-1, bramka honorowa. Swoją drogą, fajne te stroje, które ma mój przeciwnik. Próbujmy sobie strzelić to tradycyjnie, tak, tak i tak, w środeczek, Martial, 4-1. Wiecie, co jest najgorsze? Tak sobie wstałem dzisiaj rano i myślę, ale bym sobie pograł FIFA. Naprawdę mam taką ochotę pograć sobie FIFA, myślę, Food Champions się zbliża, będzie sporo grania, fajnie będzie tym składem sobie pograć, a tu kurczę, wczoraj malutki wypadek, no i lipa z tego grania chyba będzie. Ależ tu zrobił Martial, ja po raz drugi trafiam w metalowego pręta. A mogło być 4-3 tak naprawdę, bo dwie poprzeczki w tym meczu już miałem. Co tu się wydarzyło teraz? Czy tam ona się gdzieś odbiła, czy taki błąd po prostu popełnił Thibaut Courtois? Swoją drogą, jestem ciekaw, czy u was też tak dzisiaj pada, ale u mnie właśnie deszcz dzisiaj non-stop. To świetna majówka się zapowiada. No nie, no nie, no proszę was. No proszę was, trzeci metalowy pręt.
Ładnie, Martial. W ogóle tak bokiem starałem się, już nawet nie palcem tego tutaj zrobić tak, żeby zejść tą krokietą. No i mamy 5 do 2. No i mamy koniec tego spotkania. No niestety, naprawdę, robię co mogę, ale ciężko jest grać, kurczę, w taki sposób. I szkoda mi trochę tych metalowych prętów, bo naprawdę, mimo tego, że gra mi się źle, to mecz był do ugrania. I to, co jest najzabawniejsze w ogóle, bo dwa celne strzały, no wiadomo, tylko niby dwa celne strzały, ale ile było tych metalowych skubańców znowu. Zrobimy sobie jeszcze oczywiście SBC o food swapy, bo trzeba tego pilnować. To jest druga karta food swap, jaką można w tym miesiącu oczywiście dostać. Jedną otrzymujemy od razu po wejściu do FIFA, a drugą trzeba zrobić w SBC. Około chyba 15 tysięcy końców zapłaciłem właśnie za to SBC, nie posiadając zawodników w klubie, więc Stoke wędruje oczywiście do mojego składu i będę się zastanawiał, kogo sobie tutaj właśnie wziąć za food swapy. Czy to powinna być ikona, czy to może być Walker, na którego też mam pewien pomysł, jak go właśnie wykorzystać w moim składzie. No cóż, powiem wam szczerze, że chyba nie ma sensu, żebym dzisiaj grał więcej po prostu, no bo no co ja wam będę mówił, no nie mam jak naciskać normalnie przycisków, no i nie ma co dawać sobie oklepywać cały czas tyłka. No cóż, zagram pewnie to Food Champions na spokojnie gdzieś w niedzielę, za dwa dni może akurat będzie już trochę lepiej, a nie chcę cały czas tylko siedzieć i mówić, że boli mnie palec i dlatego nie mogę normalnie podawać, bo jakbyście mieli słuchać takiego marudzenia, to jest bez sensu. No cóż, skład powoli będzie robił się teraz coraz mocniejszy, mam na niego pomysł, więc w kolejnych odcinkach będziecie widzieli, jak to wszystko będzie się prezentowało. Dajcie znać oczywiście, co wy trafiliście w waszych player pickach, piszcie po w komentarzu i dajcie znać, czy graliście tym Robertsonem i czy warto nim pograć, czy jednak lepiej zostawić Sandro i nie wciskać na siłę tego Robertsona. A na koniec dzisiejszego odcinka zobaczcie jeszcze na najciekawsze mecze, które czekają na nas w ten weekend, bo naprawdę będzie się działo, szczególnie chyba w Premier League, powiem wam, bo najbardziej teraz jest ta ciekawa właśnie końcówka sezonu, gdzie drużyny walczą o Ligę Mistrzów, o mistrzostwo oczywiście też jest jeszcze walka pomiędzy Manchesterem City a Liverpoolem, więc myślę, że mecze Liverpoolu i właśnie Manchesteru City warto będzie śledzić. Mamy też spotkania Ekstraklasy, Premiera Division czy Serie A, więc dajcie znać, jak będziecie oglądać któreś z tych spotkań, no i dajcie znać oczywiście też, dlaczego właśnie to spotkanie, a nie inne. Oczywiście piszcie pod spodem w komentarzu, porozmawiamy sobie na spokojnie. Dla moich wszystkich pełnoletnich widzów pod spodem w opisie link do sponsora kanału, także zapraszam, zobaczcie, co ciekawego dla was przygotowali, a my widzimy się kolejnym razem, prawdopodobnie w poniedziałek. Chciałbym tą karierę Manchesterem United już nagrać normalnie, żeby mi tylko ten skubaniec pozwolił i będzie dobrze. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, no i przepraszam, że dzisiaj tak wyszło, nie inaczej. I piona!